lekarzem, specjalistą radiologii i diagnostyki obrazowej. Pracuję w przedszkolu trybunalskim. Od dawna interesuję się problemem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ponieważ do tej pory tak naprawdę o tym problemie w Polsce się nie mówiło. Jest to problem wieloletni, problem, który dotyczy nas wszystkich. I od 2003 roku, kiedy zostały zniesione normy na paliwa stałe i pozwolono na palenie odpadami węglowymi, problem ten się jeszcze bardziej powiększył. W okresie grzewczym, kiedy wzrost tych zanieczyszczeń jest znamienny, znacznie częściej ja diagnozuję zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli, zaostrzenie przewlekłych zapaleń oskrzeli, które w efekcie prowadzą do przewlekłej choroby oskrzelowo-płucnej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Ponadto w związku z obecnością w pyłach substancji rakotwórczych w postaci benzapirenu, który wiadomo, że ma zdolność kumulacji się w organizmie i charakteryzuje się toksycznością przewlekłą, znacznie częściej właśnie w tym okresie, czy w okresie wielu lat, zauważyliśmy, że dochodzi do wzrostu zachorowalności na nowotwory, zwłaszcza na nowotwory płuc i nowotwory krtani. Czy obniżenie poziomów alarmowych może miałby ten skutek, że bylibyśmy informowani, prawda? Do tej pory my tak naprawdę w ogóle nie jesteśmy informowani na temat podwyższonych poziomów i myślę, że wtedy ludzie nie wychodziliby może na zewnątrz, czy zabezpieczali się w postaci masek. Natomiast przede wszystkim, żeby doszło do jakiejkolwiek poprawy, to musi być usunięte źródło, czyli po prostu to zanieczyszczenie, czyli nie powinniśmy palić odpadami węglowymi, czyli tymi substancjami, które są najbardziej, czy paliwami, które są najbardziej trujące. Bardzo dużą rolę w uświadamianiu społeczeństwa na temat zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych powinni mieć lekarze. Lekarze, którzy mają, można powiedzieć, pierwszy kontakt z pacjentami. No i na pewno powinni zwracać szczególną uwagę, nawet wtedy, kiedy pacjent zgłasza się z jakimiś dolegliwościami ze strony układu oddechowego czy układu krążenia, czy nie jest to aby spowodowane na przykład zanieczyszczeniem powietrza, tym, że wdychamy pyły, wdychamy substancje toksyczne. Żeby doszło do jakichkolwiek zmian, musi doprowadzić rząd, czyli musi być zakaz palenia odpadami węglowymi, bo tymi odpadami nigdzie się nie pali w Europie, prawda? Te odpady są utylizowane. Natomiast odpady węglowe plus piece, tak? No i plus jeszcze geotermia, plus odnawialne źródła energii. Wiadomo, że w tej chwili Europa przede wszystkim ku temu się skłania.